Kom, Escobar, tu jest urząd celny, proszę się zameldować. Hola! Co też panią do nas przywodzę? No, chciałam to. Rozumiem, że... Tak, turystka z lotniska przyszła. Zwiedzić San Escobar. Tak. I jaką konkretnie tutaj miejscowość chciała pani odwiedzić? Tu? Czas. Mamy piękne plaże. Nie wiem. I wie pani? Coś do ocenia? Dobrze. Zgoda wydana. Bardzo proszę. Zapraszam, dziękujemy. Multo problemo di grama de Polonia. Przyjeżdżają do nas turyści, rodziny będą... Grande bande desperato. Nie będzie żadnego problemu z naszymi tymi hotelami. Więc będzie zapewniona cała towarzystwo. Teraz robimy to! Teraz robimy! Załóżmy sobie, że wiecie, przy tych wytykach, nie? Tak. Ja. A komendant przychodzi do ciebie wino! Wino dla komendante? Dobre krajowe. Blano en dios idiomas. Ingles i legua polaka Escobar. Ura! Będę mówił w dwóch językach. W języku San Escobar i w języku polskim. Saludamos a los turistas desperados en la provincia de Mordor. Pozdrawiamy turystów desperados z prowincji Mordor. Viva! Yo soy el comandante Las Palmas pistoletos grande bande. Jestem komendant Las Palmas Grande Bande. Viva! San Escobar Solidarity Polonia. Muchos gracias spiritus. Brawo! San Escobar cieszy się z nawiązania stosunków dyplomatycznych i dziękuję za wsparcie. Viva! San Escobar que multo problemo se la Polonia. Mamy podobne rozwiązania jak w Polsce. Viva! Viva! Helikopter Amerykanos! Zasięgu? Amunicja. Soldatos Amerykanos! Wjazd na prawo 3 metry. Jeśli jesteś gotów, może strzelać. Jest mój. Można. Nie.
Wyspa Wyspowaldzi u was rząd amerykański, wojsko amerykańskie. Ruszajcie dalej do portu, ale szybko! Szybko! Nie ma czasu! Ruchy! Urodził się pomysł pół roku temu. Wraz z Piotrem zorganizowaliśmy na porcie szóstym coś innego. Wśród rekonstruktorów i różnych imprez rekonstrukcyjnych. Chodziło nam o odskocznię od tego, że czasami ciągle pokazujemy powstanie wielkopolskie, powstanie warszawskie, powstanie śląskie, pokazujemy walkę Rosjan z Polakami, Niemców z Polakami. W tej chwili przeszliśmy troszeczkę dalej i stwierdziliśmy, że warto pokazać coś, co jest na bieżąco, czyli Armię Stanów Zjednoczonych, która gościła nas w kraju. Oprócz tego dołączyliśmy do tego San Escobar jako ten mistyczny kraj, w którym mogą dziać się cuda. Ze względu na to, że troszeczkę chcieliśmy zrobić to z humorem, udało nam się, próbujemy jakoś to skompilować w jedną całość. Ludziom chyba się to podoba, tak mamy nadzieję.